Okej, okay, pierwszy efekt jest to efekt dotyczący tak naprawdę błędów poznawczych związanych z podejmowaniem przez nas decyzji. Jest to efekt potwierdzenia. Jest to takie zjawisko w psychologii, które polega na tym, że zamiast obiektywnie oceniać jakąś sytuację i szacować wszystkie argumenty za i przeciw, to mamy jakąś taką naszą hipotezę bądź nasze przekonanie, i następnie zaczynamy szukać argumentów, które będą potwierdzały tą właśnie tą naszą hipotezę. To jest bardzo często widoczne, chociażby w polityce, gdzie udowodniono naukowo, że ludzie spędzają o wiele więcej czasu czytając artykuły, czytając treści, z którymi gdzieś się utożsamiają. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma poglądy prawicowe, to będzie czytał o wiele więcej gazet, artykułów prawicowych, jeżeli ktoś ma lewicowe, to, to lewicowych i tak dalej. Także dana osoba będzie będzie wyszukiwała treści, które będą potwierdzały jej wewnętrzne przekonania. Tak samo ma to zastosowanie w przypadku, na przykład, tego, że ktoś uważa, że na przykład biznesmeni są złodziejami często jest tak, że, że mamy jakiś takich Januszów biznesu, którzy uważają, że cały świat jest zły, niedobry, wszyscy kradną, wszystko dzieje się po znajomości, wszyscy w ogóle bogaci, to są źli, niedobrzy no i zaczyna na przykład wyszukiwać takich gdzieś tam przykładów w otaczającej go rzeczywistości. No i potem, kiedy pojawia się jakiś biznesmen, który tam dał łapówkę czy coś takiego, no statystycznie wiadomo, że takie sytuacje Muszą się zdarzyć, no to wtedy Janusz stwierdza, że no, a nie mówiłem, że tak będzie, miałem rację. Także y, zaczyna szukać y, argumentów potwierdzających właśnie jego hipotezę. No i o ile powiedzmy w jakimś takim życiu codziennym, czy w kwestiach światopoglądowych, czy też w polityce y, nie, ma tak dużego, y, nie ma to aż tak dużych konsekwencji dla naszego życia, to w kontekście pokera y, takie konsekwencje już y, będą występowały. Jest to szczególnie istotne w przypadku podejmowania takich trudniejszych decyzji, na przykład decyzji na river. Zwłaszcza mam na myśli tutaj sytuację, w której wykonujemy zbyt luźne kole. Y, efekt potwierdzenia będzie tutaj polegał na tym, że zakładamy, że nasz przeciwnik blefuje i ignorujemy wszelkie przesłanki ku temu, że on ma silną rękę, natomiast zaczynamy wyszukiwać na siłę wszystkich tych argumentów, które będą potwierdzały naszą hipotezę, czyli wszystkich tych argumentów, które potwierdzają to, że on blefuje. Czyli na przykład stwierdzimy, że on ma tutaj wysoką agresję, że jest agresywny w ogóle, że na przykład dużo podbija preflop, co, co oczywiście nie jak to się ma do, do, powiedzmy, agresji na river. Ehm, ignorując to, że na przykład w tej sytuacji, w tej linii, ze względu na sposób rozegrania, ilość graczy w puli, pozycje i tak dalej, on tutaj właściwie.